Dzień dobry, nazywam się Mariusz Wrona, jestem instruktorem modelarni w Aeroklubie Częstochowskim. Witam serdecznie wszystkich na trzecim kolejnym odcinku naszego domowego modelowania. Dzisiejszym tematem będzie latawiec. Zbliża się wiosna, będziemy mieć piękną pogodę. Trzeba coś zrobić, żeby można było sobie popuszczać na dworze. Latawiec jest najstarszym obiektem latającym wykorzystywanym przez człowieka. Najstarsze latawce budowano w Chinach, w Malezji. Najstarszym źródłem pisanym o zastosowaniu latawca jest podanie o generale chińskim Han Hsin, który na przełomie starożytności i naszej ery wykorzystał latawca i zasady trygonometrii do obliczenia długości tunelu, jaki trzeba wykopać, żeby zdobyć obleganą twierdzę. Latawce w późniejszych czasach były szeroko rozpowszechnione, na przykład w średniowieczu w kulturze arabskiej. U nas powróciły do łask wraz z nastaniem epoki odrodzenia. Były wykorzystywane w wielu eksperymentach naukowych i między innymi w 1752 roku Benjamin Franklin wykorzystał latawca do badania elektryczności. Dzięki swoim doświadczeniom stwierdził, że piorun to jest wyładowaniem elektrostatycznym. Również później, w nowszych czasach, latawce wykorzystywano na przykład w czasach rozwoju radiofonii i łączności radiowej do wyciągania anten. Takie eksperymenty wykorzystywał Popow. Dzisiaj latawce służą przede wszystkim dla zabawy, dla rekreacji i taki też latawiec będziemy robić. Nasz latawiec będzie najprostszą konstrukcją, najprostszą z możliwych. Będzie to latawiec saneczkowy. Tutaj mam taki najprostszy właśnie latawiec. On trochę dziwnie wygląda, bo latawiec zazwyczaj taki, który nam się kojarzy, zbudowany jest z dwóch patyczków, jest konstrukcją sztywną. Natomiast jest to konstrukcja miękka. Składa się z kawałka bibułki, z trzech listewek, ewentualnie z patyczków do szaszłyczków, czy co mamy pod ręką. Jeżeli nie, to pokażę, jak takie listewki możemy sobie zrobić z kartonu. Latawiec lata tutaj w ten sposób. Ciężko mi będzie pokazać, może mi się uda. O, on się sam napełnia powietrzem i o, no, może było widać. Jest to latawiec, który lata prawie że zawsze i naprawdę ciężko jest go zrobić, żeby nam się nie udało. Do budowy latawca będzie potrzebny nam wydruk z planem. Wydruk będzie można pobrać z linku, który znajduje się pod filmikiem. Tutaj mamy taki wydruk. Na nim jest plan latawca i wszystkie proporcje. Nie ma tutaj wymiarów, bo latawiec, który będziemy budować, może mieć różną wielkość. Tutaj mamy podany wymiar X, czyli wymiar odniesienia. I według tego wymiaru ten wymiar będzie odnośnikiem do wszystkich pozostałych wymiarów. Latawiec ma proporcje 3 do 4, czyli długość 3x, szerokość 4x, w zależności od tego, jakie będziemy mieć listewki na podłużnice, które nam posłużą do budowy latawca. Można użyć patyczka do szaszłyczków, a w zasadzie 3. Można użyć jakichś innych listewek, pamiętając, żeby one były bardzo, bardzo lekkie. Jeżeli nie mamy takich listewek, możemy taki kształtownik, taki czy o przekroju zamkniętym, trójkątnym, skleić z kartonu. Do tego potrzebna nam będzie jeszcze linijka.
Ołówek oczywiście, nitka, może być zwykła nitka krawiecka. Jeżeli latawiec zrobimy trochę większy, no to wtedy musimy niteczkę dać jakąś mocniejszą, typu szpagat, czy mocniejszy jakiś sznureczek cienki. Natomiast potrzebna jeszcze nam będzie bibułka, gładka bibułka, zwykła taka najzwyklejsza, cieniutka bibułka. Jeżeli nie mamy bibułki, taki papier możemy pozyskać na przykład z opakowania po butach. Tam jest bardzo cienki taki pergaminek, aczkolwiek wtedy będziemy mieć najprawdopodobniej niechcianą reklamę producenta obuwia. My tutaj użyjemy bibułki, żeby żadnej reklamy nie robić nikomu. Zaczynamy. Aha, jeszcze potrzebny będzie klej. Klej w sztyfcie może być. I jeszcze klej taki typu Wicol, biały klej do drewna. Nieważne jakiego producenta, te wszystkie kleje są bardzo zbliżone. Oraz nożyczki, nożyk do tapet i tutaj jeszcze taki przyrząd do zaginania kartonu, czyli jakaś taka igiełka, najlepiej długa, która będzie nam potrzebna do zaginania kartonu. I rozpoczynamy budowę, czyli bierzemy arkusik bibułki i określamy, jaki rozmiar nasz latawiec musi mieć. I jeżeli mamy listewki, mierzymy ich długość, czyli mamy 30 cm patyczek, no to jeżeli długość latawca ma wynosić 30 cm, czyli 1/3, to będzie 10 cm. Czyli odmierzamy sobie tutaj długość latawca. Mamy 30 cm, dzielimy sobie na 3 równe części oraz rozpiętość latawca. Tutaj będziemy mieć 4 części, czyli zaznaczamy sobie 1, 2, 3. No i linijeczkę mamy troszeczkę za krótką, ale to nam niczym nie przeszkadza. Czyli mamy płaszczyznę latawca o proporcjach 3 do 4. 1, 2, 3, 4. Teraz z przodu latawca rysujemy sobie przekątne najmniejszego kwadracika i odcinamy. Natomiast tylna część będzie troszeczkę zaokrąglona, czyli wycinamy tutaj takie. Żeby te łuki nam tutaj równo wyszły, składamy sobie płaszczyznę na pół. I wycinamy je razem, wtedy będą takie same. Latawiec, żeby dobrze latał, musi być symetryczny. O. Mamy gotową płaszczyznę latawca i teraz tutaj przyklejamy nasze listewki, czyli patyczki od szaszłyczków, czy jakieś inne listewki cieniutkie, które akurat posiadamy. Jeżeli nie posiadamy listewek, takie listeweczki możemy zrobić z kartonu. I zaraz pokażę, jak
taką ładną listewkę możemy zrobić z kartonu. Potrzebna nam do tego jest karteczka z kartonu, z bloku technicznego. Ja tutaj mam już taką przygotowaną. I odmierzamy sobie tutaj, co 5 mm, taką podziałeczkę. I do zbudowania jednej listewki będą nam potrzebne 4 działeczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Później pozaginamy to albo w trójkącik, albo w taki teowniczek. Natomiast, żeby nam się karton zaginał, musimy go wstępnie zarysować. Jeżeli karton jest niezarysowany, będzie nam to bardzo ciężko pozaginać, to nam wszystko wyjdzie nierówne. Wystarczy jakimś takim szpikulcem, ewentualnie to mogą być ostra krawędź nożyczek. Karton należy zarysować, oczywiście od linijki, natomiast w ten sposób, żeby go nie przeciąć. Czyli zarysowujemy kartonik. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I cztery takie odcinamy. Możemy to odciąć nożyczkami, ale dużo lepiej, oczywiście na jakiejś podkładce, może to być podkładka tekturowa, ja tutaj mam taką deseczkę. Może to być na przykład stolnica do wałkowania ciasta, czy coś, na czym będziemy ciąć. Użyć najlepiej można nożyka do tapet. Leciutko dociskamy i odcinamy. Nie odcinamy naraz, tylko bardzo delikatnie, dwa czy trzy razy. O, już nam się to ładnie odcięło. Mamy element na jedną listewkę. Takich listewek potrzebujemy trzy, więc zaraz sobie zrobimy pozostałe. Mamy trzy takie kartoniki. Sam kartonik sam w sobie jest taki bardzo wiotki i nie bardzo się nadaje. Natomiast jeżeli z niego zrobimy profil, wówczas nabierze sztywności. Możemy to zrobić w dwojaki sposób. Albo zrobimy taki profil w kształcie literki T, czyli tutaj mamy płaszczyznę i taki występ, czy przypomina to nam literkę T, albo jeszcze lepszy będzie profil zamknięty, czyli po prostu rurka. Z tak przygotowanego kartonika możemy rurkę zrobić o przekroju trójkątnym i w tym celu zaginamy kartonik na pół. I zaginamy pozostałe części do środka. Jeżeli jest dobrze zarysowane, właśnie nam się to wszystko bardzo ładnie tutaj zagina. Raz. I drugą część też zaginamy do środka. Mamy tak wstępnie zagięty kartonik. Teraz smarujemy klejem. Może to być klej typu Wicol, ewentualnie klej w sztywcie, raczej dobrej jakości. Użyjemy kleju w sztywcie. Smarujemy tutaj wewnątrz jedną część, jedną krawędź.
i sklejamy nasz trójkącik. O, proszę. Sprawdzamy, czy się dobrze skleiło. I mamy taką trójkątną rureczkę, mam nadzieję, że tutaj widać, która zrobiła nam się nagle bardzo sztywna i lekka. Teraz jeszcze pozostało nam zrobić dwie. I mamy trzy całkiem sztywne i bardzo lekkie kartonowe listewki. Następnie listewki przyklejamy do płaszczyzny latawca, czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery części zaznaczone miejsca przyklejenia listewek. Smarujemy listeweczkę klejem. Smarujemy ją tutaj, gdzie mamy podwójnie sklejoną część. I dokładnie przyklejamy . Mamy przygotowaną płaszczyznę latawca. Teraz musimy przymocować uzdę, czyli to jest ta część, za którą będzie latawiec holowany. Do tego celu potrzebna nam jest niteczka. Długość uzdy powinna z jednej i z drugiej strony wynosić mniej więcej tyle, co szerokość latawca. Czyli odwijamy sobie tutaj niteczki, kawałeczek. Odcinamy. I niteczkę musimy przykleić tutaj w 1/3 latawca. Oczywiście samo przyklejenie klejem nam nie za bardzo pomoże, bo ta niteczka się nie będzie trzymać. Będziemy musieli później to wzmocnić kawałkami bibułki. Odcinamy paseczek o szerokości około centymetra półtorej. Dzielimy go na trzy części i przyklejamy
na nitkę. Centralnie na środku i tutaj z dwóch, z dwóch stron. I mamy przyklejoną uzdę. Taką uzdę musimy związać dokładnie w środeczku, tak żeby dwie płaszczyzny latawca były. Zawiązujemy na pęk i nadmiar nitki odcinamy. W zasadzie mamy gotowego latawca. Wystarczy przywiązać niteczkę i można puszczać, ale dobrze jest go wyposażyć w króciutki ogonek. Wtedy będzie latał nam statecznie. Co prawda przy słabym wietrze ta konstrukcja będzie latać praktycznie bez ogona. Natomiast każdy szanujący się latawiec ogonek powinien mieć, chociażby symboliczny. Więc taki też zrobimy. Czyli po prostu paseczek bibułki, który przykleimy na środku, ale żeby lepiej spełniał zadanie, dobrze jest go zwinąć w harmonijkę. Wtedy będzie stwarzał większy opór powietrza, będzie lepiej stabilizował nasz latawiec. Czyli zwijamy go w taką harmonijkę. O. I przyklejamy dokładnie na z tyłu, na samym środku latawca. Mamy całą konstrukcję. Pozostało nam przywiązać nitkę i można wypróbować, czy nasz latawiec lata. Dzisiaj niestety na dworze go nie wypróbujemy, bo pada deszcz, ale przy najbliższej okazji sprawdzimy, czy nasz latawiec będzie latał. Wszystko się trzyma. No, wykazuje chęć do latania. Skoro mamy latawca, to wypadałoby go jeszcze ozdobić. Mamy pisaki, markery czy cokolwiek. Latawiec powinien być ładny, kolorowy, czyli ładnie malujemy. Dziękuję. I zapraszam na następny odcinek. Thank you.